Tak, chyba już jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale ciekawie, nic nie widać. Możemy udawać, że jesteśmy same. Może tak będzie fajnie. A może jesteśmy, prawda? Bardzo możliwe na razie. Okay. Przepraszam, Kawol już wchodzi, więc jak coś, to będziemy w trójkę. Dzień dobry, cześć. Witamy osoby oglądające i słuchające. Miło ja mi, dziękuję. Ja mam na imię F i gościmy dzisiaj Anitę. Anitę, którą znacie jako, tak zakładam, psycholog na spektrum. Albo zawodzi. Tak, kiknęło się. Nie jestem sama, dzień dobry. Cześć, cześć Kawold. Tak, no bardzo możliwe, że moja kotka też do nas dołączy, więc najwyżej kotki będą rozmawiać ze sobą również. Zrobimy im priwa. Tak. Witamy na kolejnym spotkaniu z cyklu Pasjonatki. To już trochę się zaczyna taka nasza świecka tradycja robić, że raz w miesiącu się spotykamy z kobietami w spektrum autyzmu, które opowiadają o swoich pasjach. No i dzisiaj gościmy Anitę. Dzięki wielkie, Anita, że się zgodziłaś. Również dziękuję bardzo. Na live. No i będziemy troszkę rozmawiać znowuż o tym, co ciebie pasjonuje, ale też jaką rolę pełnią pasje w ogóle dla osób w spektrum autyzmu. Mam też nadzieję, że będziemy korzystać z twojej ekspertyzy jako psycholożki, bo masz wykształcenie psychologiczne i udzielasz też w tej chwili konsultacji dla osób w spektrum autyzmu, ale też dla osób z ADHD. Mhm, dokładnie. Dobrze. Okej. No to w takim razie może zacznijmy od tego, co dla ciebie znaczą twoje pasje. No i oczywiście dla tych osób, które niezbyt się orientują, a myślę, że czytelnicy twojej strony świetnie się orientują w tym, czym ty pasjonujesz. Ciężko ukryć, co nie? Tak. Ale staram się o Korei nie pisać tak dużo. Okej, ale może są osoby, które, dla których to też będzie nowość, to powiedz może, jakie są twoje pasje tak w ogóle? No nie da się ukryć, że jest to psychologia i to jest chyba najdłuższa, najbardziej stała moja pasja, chociaż wcale nie było tak, że miałam 5 lat i zaczęłam czytać Zimbardo. No, przyszło to trochę później, bo w wieku 13 lat, ale na pewno jest to moja wielka pasja. Poza tym oczywiście Korea i dramy koreańskie, co czasami no, nie wytrzymuję i zamiast napisać na swoim Facebooku piszę na psychologu, ale wiem, że ludzie oglądają dramy, więc może komuś się przyda jakaś recenzja jakiegoś serialu. Co więcej, no na pewno ten mały szkrab. No i znowu ludzie, no przede wszystkim ludzie, co jest chyba najbardziej takie atypowe, bo jednak autyści nie powinni się interesować ludźmi, a absolutnie często bywa inaczej, a nawet bym powiedziała, że bardzo dużo moich klientów w ogóle, którzy przychodzą na konsultacje, to są psycholodzy, psychoterapeuci, tak? Oni tak bardzo się interesują ludźmi, że aż interesują się też sobą w sposób mega analityczny i chcą dowiedzieć się więcej też na swój temat. No właśnie, ja też byłam przekonana, że powiesz może autyzm raczej, a nie... Wiesz co, no autyzm jest nowym nabytkiem tak w kontekście psychologii, no bo nie wiedziałam w ogóle, na studiach interesowałam się psychologią i na studiach no nie, może jedną prelekcję miałam o autyzmie w znaczeniu takim, to jest DSM, spójrzcie na kryteria, next one, czyli idziemy dalej. I to było wszystko. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest autyzm. Szczególnie, że na Uniwersytecie Warszawskim zajęcia z autyzmu były głównie w zajęciach dla dzieci, a ja zawsze chciałam z dorosłym pracować. Tak mnie interesowała mnie taka psychologia rozwojowa w znaczeniu pracy z dzieciakami, bo mnie interesowali dorośli. Jako dziecko interesowali mnie dorośli. I w końcu, jak się dowiedziałam, że sama jestem spektrum autyzmu, no oczywiście
autyzm stał się moim wyjątkowym zainteresowaniem i z tą konsekwencją, że połączyłam autyzm i ludzi i zaczęłam się pasjonować ludźmi spektrum autyzmu i też z ADHD, bo też jest to bliska dla mnie neuroodmienność. Właśnie miałam cię zapytać o to, czy pamiętasz, co się na twoich studiach mówiło o autyzmie, jak się mówiło o autyzmie, czy jakby kompletnie nie zwracałaś wtedy na to uwagi? Myślałaś sobie, o dobra, jakaś następna jednostka tutaj w tym. Tak, dokładnie tak było, o coś tam, schizofrenia, autyzm, bo też schizofrenią się nie interesowałam i było to dla mnie obce, ale to nie tak, że mnie zdiagnozowali, nie chcę tego powiedzieć, ale po prostu no, to było jedna z tych jednostek, które nie były dla mnie interesujące. I schizofrenia nadal nie jest dla mnie interesująca, nie jest to mój obszar. I tak jak do wykucia, tak jak, nie wiem, ktoś daje jakieś definicje komórki, to dla mnie to była kolejna definicja i też było tak przedstawione jak taka definicja, czyli nudna prelekcja o tym, że a tu mamy takie kryteria, bla, 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 no ten syntezator Iwona czyta i tyle. I też miałam takie wyobrażenie, no typu Rayman, tak? Więc dla mnie to było w ogóle egzotyka, no. Co mnie tam Rayman obchodzi? W ogóle nie mam żadnego nic wspólnego z Raymanem, a w ogóle pamięć mam w krużofletki, więc przepraszam bardzo, no. Chciałabym mieć jakieś talenty, ale cholera, tylko w filmach je widuję. A może powiesz, jak to się w ogóle stało, że otrzymałaś diagnozę spektrum autyzmu? Czy ona jakoś wcześniej była ci sugerowana, czy sama się tym zainteresowałaś? A, to jest w ogóle moja love story, którą mój mąż już słuchał tyle razy, że już dobrze, że nie słyszy tej historii, bo chyba już przewraca oczami, chociaż już na słowo autyzm przewraca oczami, bo to nie jest jego special interest. To było tak, że ja poznałam mojego męża, wtedy chłopaka i to były takie początki. Ja się wolno swajałam z ludźmi, mój mąż jest bardziej zdecydowaną osobą, mniej no stanowczą, coś taki, powiedział hej, chcę być z tobą, koniec, kropka. To było bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany podryw, ale bardzo bezpośredni. No ja się bałam i jakoś tak go może powiedzmy odrzuciłam, po czym jakoś się zgadaliśmy i on na fali takiej introspekcji dowiedział się swojego kolegi, który był psychiatrą, że tamten myśli, że jest spektrum autyzmu, że ma zespół Aspergera, a on napisał do mnie, hej, wiesz co, jesteśmy tak do siebie podobni, sprawdź, co to jest zespół Aspergera. Czytam, tak to co ci chodzi. No, tak, i w końcu wysłał mi, pamiętam, książkę, bo tam wtedy 5 lat temu nie było książek praktycznie po polsku o autyzmie. Wysłał mi książkę Cindy Kim, Shy, Nerdy, Inappropriate. I ja przeczytałam tą książkę, to było kobiecie. Skrycie i społecznie. Tak, tylko wtedy nie było polskiej edycji, tak. Więc dostałam to w formie PDF-a, legalnie oczywiście. I przeczytałam i po prostu mówię, Boże, przecież to ja, przecież to mój poziom maskowania, przecież to moje takie awkwardness zawsze i wszędzie, chociaż myślałam sobie zawsze, moja mama jest jeszcze bardziej okrutna ode mnie, tylko ona się mniej tym przejmuje i myślałam, że to jest rodzinne, a tu okazuje się, że to jest nazwane. Nie, tak, to jest po prostu książka, która zmieniła moje życie. To jest no, tak, jeszcze muszę ją przeczytać po polsku, oczywiście też mam polskie wydanie teraz. No jak już złapałam fiksa, jak ja to mówię, to zaczęłam wszystko czytać i ja już po prostu byłam przygotowana, już książkę sobie napisałam prawie, tam miałam 24 fragmentów z książek z opisami moich zachowań, więc całą, nie wiem, dzienniki na tym przyniosłam, bo diagnozowałam się w Fundacji Synapsis, bo myślałam, że wtedy na NFZ było, więc za darmo to na pewno bardziej profesjonalnie, teraz też tak nie myślę, bo trochę rozumiem ten obszar, ale wtedy miałam takie podejście laickie, że no chyba tylko synapsy, bo nic innego nie diagnozuję. No i dostałam tą diagnozę i tyle, no i też męża przy okazji. Gratis. Słuchaj, niezły pakiet. No tak na szybko. Już starsza byłam, wiesz, po co się tam czeka. A jak miałam 30 lat, to dostałam się diagnozę ADHD, już powiedziałam, o, zasadziłam drzewo, wszystko jest, syn jest. No nie, dobra, tak. No, co do męża, nie było co wybrzydzać, nie? Trafił w pakiecie. No, wszystko było. Bo użyłaś takiego wspaniałego sformułowania, że złapałaś fiksa. I od razu chciałam cię zapytać, znaczy poprosić właściwie o to, żebyś nam tutaj fachowo wytłumaczyła właśnie, jaka jest różnica między pasjami a obsesjami
bo często, często pasje osób spektrum autyzmu są nazywane obsesjami. Często się mówi o fiksacjach. Teraz się też mówi o specjalnych zainteresowaniach, natomiast stosunkowo rzadko mówi się o pasjach. Jest jeszcze, Barry Pleasant zaproponował, żeby zainteresowania autystycznych osób nazywać fascynacjami. No, to też brzmi całkiem spoko, prawda? Ja zdecydowanie wolę pasję. Powiedz, co ty o tym myślisz i właśnie jak w ogóle to tłumaczyć osobom, którzy są przekonani, że właśnie pasje autystycznych osób to są obsesje i że należy te obsesje wyciszać po to, żeby autystyczne osoby lepiej funkcjonowały. Wiesz co, ja nazywam to jeszcze inaczej, nazywam to takim autystyczną miłością, bo to jest przeżywanie miłości, jakby nasze pasje uruchamiają ten cały mechanizm, ten dopaminowy, który sprawia, że właśnie osoby nieautystyczne nie mogą spać, myślą o swoim obiekcie, a jakoś nikt nie leczy osób z zakochania, to jest naturalne, tylko że my tak przeżywamy nasze zainteresowania, one są tak intensywne dla nas i one są wynikają też z naszej neurobiologii, bo mózg autystyczny, on bardziej charakteryzuje się takimi wzmocnieniami połączeń lokalnych, czyli my mamy taką tendencję zapętlania się tych połączeń. I nasz umysł lubi ten stan, bo jest fajnie, kręcimy się w kółko, jeszcze temat jest fajny, więc takie jest samo napędzanie. I on nie jest tak elastyczny do przełączania. To nie znaczy, że jest to złe, jest to po prostu inne, tak? Osoby neurotypowe, one tam mają te przełączanie, łatwiej tam zmienić kontekst, skończyć zadanie, dla nas to wszystko jest bardziej wymagające. A z drugiej strony, zobaczmy w tym ogromną zaletę, to ogromny zasób, my jesteśmy bardziej wytrwali, tą radość przeżywamy bardzo intensywnie, jest to takie wspaniałe uczucie, no bo to jest pewien rodzaj miłości. I obsesje mają w sobie element złożony, związany nie wiem, z jakimś lękiem, jest to bardziej wchodzimy w pewną psychopatologię, a tu jest po prostu zwykła neuronalna odmienność, która towarzyszy przeżywaniu właśnie tej ogromnej miłości do danego obiektu zwanego, nie wiem, czy to zainteresowaniem tematycznym, czy to jest obiekt zwany związane, nie wiem, nawet jakiś model do złożenia, no każdy z nas jest inny, ale ta radość przeżywana jest podobnie. Każdy z nas jest inny, ale myślę, że możemy sobie pozwolić na takie ogólne stwierdzenie, nie wyciszamy, prawda? Nie wyciszamy pasji, raczej wzmacniamy pasję, chyba że rzeczywiście zajmowanie się swoją pasją grozi zdrowiu na przykład osoby w spektrum autyzmu albo jakiejś innej osoby. Ja myślę tak samo, że jakby jakakolwiek osoba zakochała się w drugim człowieku i przeżywała to tak intensywnie, że zaczęła zagrażać swojemu dobrostanowi, to po prostu staramy się pomóc tej osobie w znaczeniu takim, żeby zaspokoić jej potrzeby. No ale jest to wspaniały stan i on powoduje to, że my wchodzimy w to bardziej. Tak jak miłość zachęca nas do tworzenia relacji, to tak nasza miłość do obiektów zachęca nas do pogłębiania tego tematu. I myślę sobie też, że to jest okropnie szkodliwe dla układu naszego mózgu, żeby przerywać te połączenia w takiej jakiejś fazie, bo on jak dla niego to jest naturalne działanie, to nie jest zaburzone działanie, ono jest po prostu, wynika z takiej innej pracy. To tak jakby osobom neurotypowym z mózgiem właśnie nieautystycznym kazać, żeby ciągle mieli tylko jedną pętlę i w ogóle nie zmieniaj kontekstu. No, to brzmi to jak ogromne, szkodliwe zachowanie, przemoc wobec tego, jak oni funkcjonują. A powiedz, jak to jest u ciebie? Czy twoje pasje się często zmieniają? Czy co w ogóle tobie dają w życiu? Bo wydaje się, że ty funkcjonujesz właściwie w tym cały czas, prawda? No bo zajmujesz się psychologią, zajmujesz się autyzmem i ludźmi, tak? No bo przychodzą do ciebie osoby w spektrum autyzmu, czyli właściwie jesteś, jakby funkcjonujesz cały czas w kontakcie ze swoją pasją. Tak, ja jeszcze chciałam nadać trochę inny kontekst, bo tak jak przygotowywałam się do tego, biegając z konsultacji na konsultację, zastanawiałam się, co mogę powiedzieć na moje przygotowanie, ale ładnie brzmi, że się przygotowywałam, więc myślę o tym, co powiem. Miałam okres, kiedy byłam dzieckiem, tak myślę, że do 6-7 roku życia i ja miałam ogromną trudność w znalezieniu czegoś, co tak, właśnie zbudziło mnie taką radość, tak? Bardzo trudno się koncentrowałam, myślę, że to było
było takie bardziej ADHD, inattentive, nic mnie tak nie zapalało. Pamiętam, że ten okres był taki jałowy, tak jakby mówisz, że dzieci tak super się bawią, są takie beztroskie. Ja się nie umiałam bawić. Tak, to było, nie dość, że nie miałam się bawić, to jeszcze nie miałam żadnej pasji, która by mnie tak zapaliła. Ja pamiętam, że dopiero tak właśnie, jak rodzice pokazali mi filmy i tam byli ludzie, właśnie obserwacja tych ludzi, bo moi rodzice mieli przez chwilę też wypożyczalnie wideo i w ogóle to była pasja, którą cała rodzina nasza przeżywała. Moja mama, mój ojciec, jak moi rodzice, mimo że są neuroróżnorodni, są absolutnie różnymi ludźmi i myślę, że nikt by nie powiedział, że jesteśmy rodziną jako osoby, tak? Więc to jest też podkreślenie, że potrafimy się bardzo różnić, mimo że możemy mieć wspólne ADHD, czy być wspólnym spektrum, to naprawdę te filmy nas jednoczyły. To było takie zainteresowanie, które skupiało naszą uwagę i jakby mieliśmy taką dużą więź. I ja myślę, że to się wtedy zaczęło, że ja od tych filmów, obserwacji tych ludzi na ekranie zaczęłam właśnie interesować się tymi ludźmi i w końcu moja mama, mówiąc do mnie, to jest właśnie, moja mama jest dosyć autystyczna i bezpośrednio powiedziała: słuchaj dziecko, wiesz co, masz dziwną rodzinę, masz książkę, poczytaj trochę, naucz się o ludziach. I dostałam książkę, jak zjednać sobie ludzi, Dale Carnegie, to była pierwsza psychologia, no nie powiedzmy, że no moja mama takie książki miała akurat w tamtym czasie. I ja zaczęłam właśnie tak analizować tych ludzi inaczej, tak? Nie tylko ich obserwować tak na ekranie, czy to z boku, patrząc na ich relacje, tylko właśnie wchodząc w te szczegóły. I tak, rzeczywiście ta pasja jest czymś stałym. Oczywiście mam takie okresy, że okej, trochę się wysyciłam, więc włączę sobie inną pasję, czy to właśnie jakąś dramę, czy jakieś, nie wiem, poczytam o Korei, ale to jest raczej takie przyplatanie. Chyba nie odkrywam takich nowych pasji. W sensie rzadko jest tak, że czasami przychodzi do mnie klient i mówi, że no, skończyłem przydokowanie, teraz paralotnia, teraz to w ogóle spinaczka górska. I ja chyba tu nie jestem aż tak elastyczna, bo jednak tych nowości... aż tu moja ADHD chyba aż tak nie wchodzi. Tutaj już mój autyzm, nie, to jest nowe, ja nie lubię się uczyć, bo szybko się irytuję, to właśnie ADHD-owe bardziej. A więc one raczej są stałe, te pasje, ale one tak właśnie, takie przypatanie jest. Jak mi się coś nudzi, to zmieniam na drugi kontekst i tak koło. No ja właśnie muszę ci powiedzieć, że pamiętałam o twojej koreańskiej pasji, ponieważ jak się poznawałyśmy dawno temu na grupie kobiecej, nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, to miałaś taki koreański nick. Tak, chiński. Wtedy miałam okres chiński, bo tak, było Wo Shiyani. Jestem kobietą, tak się nazywałam. Wo Shiyani. Tak, bo zaczęło się od chińskich, nie, zaczęło się od tajwańskich dram, przeszłam na chińskie, a jak już złapałam koreańskie, to już wsiąkłam. Ale rzeczywiście to był jeszcze ten obszar chiński. I uczyłam się wtedy chińskiego, więc stąd mój nick specyficzny. Wow. Okay. No właśnie, to jest charakterystyczne. Jak już łapiemy tą pasję, to trochę nam to głęboko wchodzi. I też tak sobie pomyślałam, bo właśnie mój mąż jest programistą i jego pasją jest właśnie programowanie. I też, nie wiem, mam dużo klientów, którzy są fizykami, doktorantami fizyki. Ja to chyba jestem osobą bardzo przyziemną i psychologię właśnie zawsze ceniłam za to, że to jest coś, co ja już mogę użyć, tak? Ja już mogę coś zrozumieć, ja już mogę coś włączyć swój repertuar zachowań. I tak samo Korea, ja mogę tam pojechać, ja mogę to doświadczyć, ja mogę to zjeść, ja mogę to posłuchać, ja mogę z nimi porozmawiać, albo przynajmniej ich poobserwować. I ja właśnie ciągle, jeśli coś jest namacalne, to rzeczywiście jest szansa, że mnie to jakoś zapali. A, tak, jesteśmy różni. Się rozgadujesz. Super. No właśnie, a idąc tropem, bo też sobie tak, ja też trochę myślałam o tym, o czym będziemy gadać dzisiaj i właśnie mi się zapalały takie lampki, jak sobie przypominałam, w których momentach miałyśmy kontakt. I no i oczywiście było też zawodowe zaprzyjaźnianie, w którym ty byłaś mentorką. I ono też jest trochę o pasjach, dlatego że właśnie ja sobie wtedy wymyśliłam, że super by było, jakby te pasje, które dziewczyny młodsze od nas mają, jakby je wykorzystywały na rynku pracy, no nie? Tak.
Do tej pory myślę, że to warto rozwijać w taki sposób i warto w ogóle no właśnie korzystać czy z jakiejś formy mentoringu, czy formy jakiegoś wsparcia właśnie kobiet w spektrum autyzmu. Natomiast przypominam sobie, że właśnie kiedy ty uczestniczyłaś, to znaczy byłaś mentorką w zawodowym, to miałaś takie miejsce pracy, które właśnie nie było twoją pasją, no nie? I chciałam cię zapytać o to, no ja też pracowałam w różnych przypadkowych miejscach i dla mnie osobiście to zawsze była katorga i zawsze cholernie ciężko mi się było w tą pracę zaangażować, bo ja po prostu nie, trudno mi było znaleźć w ogóle jakiś powód, oczywiście oprócz tego finansowego przymusu, co jednak jest no, marną motywacją tak długofalowo, no nie? I chciałam cię zapytać, jeśli w ogóle chcesz do tego wracać, jak sobie radziłaś właśnie w takim miejscu pracy, które nie było twoją pasją? No bo rozumiem, że teraz no, to jest zasadnicza różnica w stosunku do tamtej sytuacji. Domyślam się, że wolisz teraz w taki sposób pracować. Czy wolałaś wcześniejszą swoją pracę? Wiesz co, mimo że sama tematyka, którą się zajmowałam, największą pasją moją nie była, to na pewno. Dzisiaj pamiętam, jak musiałam się uczyć tych wszystkich ustaw i bo ogólnie byłam koordynatorem floty samochodowej oraz osobą zajmującą się środkami trwałymi w spółce Skarbu Państwa, a wcześniej w ministerstwie, to mimo wszystko moja natura bardzo tam kwitła pod tym względem, że to dużo moich takich umiejętności i potrzeb wypełniało, bo mimo że ja się nie interesuję może samymi środkami trwałymi, jako wow, ustawy o środkach trwałych, rozporządzenia, jakie to fajne, nie, oczywiście zasypiałam, jeszcze moja ADHD potrafiła mnie w ogóle wyłączyć, jak czytam, ale trzecia strona, ja nie pamiętam, czy w ogóle ją czytam, to, że ja ogólnie koordynowałam rzeczy, że wypełniałam te tabelki, uwielbiam Excel akurat, lubię, no właśnie, ta potrzeba takiej struktury bardzo, i to w psychologii, czy to w środki trwałe, to też jest trochę taka klasyfikacja, prawda? Tutaj mamy DSM i CD, a tu miałam też numerki, miałam samochody 7, tutaj miałam, tak, i ja uwielbiałam te mebelki powsadzać, te różne kategorie, tutaj właśnie samochód, tutaj czwóreczka 491, jeszcze pamiętam, komputery, sprzęt elektroniczny, to było po prostu wow, i mogłam to kleić i wszystko, więc myślę, że to nie była zła praca, bardzo dobrze wspominam ten obszar właśnie siedzenia nad tymi tabelkami, bo lubię i w ogóle, że ten świat sobie tak układałam po swojemu i to bardzo czułam ten porządek. Same środki trwałe nie były takie nieinteresujące, gorzej były jak o zamówieniach publicznych, o Boże, to jest jak w ministerstwie, Jezus Maria, nie. To była akurat tortura, ale same środki trwałe nie były trudne, były logiczne i dawało mi takie właśnie poczucie właśnie kontroli, tak? I bezpieczeństwa. Najtrudniejszy był obszar tych takich właśnie tych społecznych small talków, bo to nie były rozmowy. Czyli byłam w takiej pozycji, że ja byłam koordynatorem, więc nie musiałam tam, o, jak pan sobie tutaj, o, kawka, herbatka, pogoda, ładna, słoneczko. Nie musiałam tego robić. Ja się pytałam, czy masz dokument, czy ten przedmiot jest obarkodowany, więc to było bardzo też zadaniowe i rzeczowe. No ale kurczę, no troszkę mi brakuje tych tabelek, chociaż sobie je robię dla samej siebie, czasami, żeby odpocząć. Na pewno więcej rozmawiam z ludźmi niż wtedy, bo wtedy to było takie właśnie hej, masz, nie masz, okej. Nie musiałam nic załatwiać takiego. Tutaj jednak jest, tworzę tą relację, więc to jest fascynujące, ale powiem szczerze, że pracuję, nie wiem, może mniej godzin, ale czuję się, no bardzo intensywna jest dla mnie ta praca, tak wiesz, w ciągłym kontakcie być. Więc znaczy, lubię tę pracę, co robię i pewnie nie zamienię ją nigdy na tamtą, ale jest to intensywna. Jest to na pewno dla autystycznego umysłu, szczególnie, że ja nie jestem ekstrawertykiem, mimo że ludzie przez moje ADHD uważają, Boże, jaka ty jesteś otwarta i towarzyska, ale ja bardzo mało potrzebuję tego kontaktu, więc już jak po konsultacjach jestem, to jak mąż do mnie mówi, to ja już po prostu wyślij mi, nie wiem, mema, ale więcej do mnie nie mówi, bo to już jest dla mnie tłumacz. No właśnie chciałam cię też o to zapytać, bo
Nie ukrywam, że podziwiam twój sposób prowadzenia strony Psycholog na Spektrum. Dziękuję. Jest, no tak, jest i bardzo merytoryczna, ale też bardzo osobista, bo też się dzielisz wieloma osobistymi kawałkami swoimi. No i też robisz to bardzo intensywnie. Przyznaję się. Tak, tak. Czasem bardzo, bardzo często jest coś u ciebie nowego. I chciałam cię zapytać właśnie, jak bardzo cię to przeciąża i jak sobie z tym radzisz? Bo wyobrażam sobie, że no wiadomo, to nie jest tylko wrzucanie postów i memów, ale też odpowiadanie na komentarze, no i jednak bycie w tym kontakcie, prawda, z odbiorcami strony. Zakładam, że tam też jakieś maile dostajesz i tak dalej. Jak sobie z tym radzisz? Jakby właśnie tutaj trochę moja dachadowa strona na pewno wyłazi, bo i też to, że to jest kontakt pisany, jednak ja pisząc, nie mówię, że ja mam talent w pisaniu, bo mam agramatyzm i wiele razy obserwujący moją stronę mówią, hej, ale to się inaczej odmieni, albo tutaj pomijać błąd, ja mówię, a super, zajebiście, dobra, już zmieniam. Ja to wiem i nie jestem tutaj utalentowana i nie mam potrzeby też być, ale lubię pisać i też mam tak, że jak ja już, to właśnie to jest chyba takie typowe właśnie wchodzenie w tą pętlę, że jak ja zaczynam scrollować po tym fejsie i ja widzę ciągle jakieś inspiracje i mi się od razu w głowie uruchamiają jakieś teksty, więc ja zaczynam bombardować tymi postami, to mi trudno przestać. Ja już po prostu to jest, ja mam tak, że jak wchodzę, to wrzucam 6 postów, jak nie wchodzę, to nie wchodzę. I teraz jest z tym problem, bo mam coraz więcej pracy swojej własnej, nie tylko konsultacyjnej, bo też i z fundacjami. I nie mogę tak często tego robić, więc ograniczyłam, że robię od poniedziałku do środy i na przykład rzadko coś puszczam, a jak puszczam, to wiem, że na przykład dzień będzie luźniejszy następnego dnia, bo chyba najtrudniejsze dla mnie jest mimo wszystko ten kontakt właśnie w komentarzach. Ja staram się merytorycznie odpowiadać, ale jestem człowiekiem, czasami rzeczywiście emocje są intensywne. Ja zawsze staram się, żeby ta rozmowa była logiczna, merytoryczna i jak coś jest nielogiczne, niemerytoryczne, to mnie to męczy. I ja nie mogę, ja pracuję sobą, swoją głową i muszę być obecna, ja nie mogę wyłączyć się w trakcie konsultacji, nie mogę odlecieć, więc też nie mogę wchodzić w te dyskusje, żeby mnie tak wyczerpały, że ja nie zasnę albo nie będę świeża następnego dnia, więc zaczęłam nad tym bardziej kontrolować, chociaż nie powiem, to jest taki wrzut dopaminy, bo jeszcze lubię, jestem strasznym wzrokowcem, jest to strona wizualna, jeszcze oczywiście robię 10 błędów, więc mój post poprawiam naprawdę około 10 razy, znaczy, dlatego nie działam na Instagramie, bo tam nie można edytować komentarzy, a ja od razu napiszę i o Boże, 5 błędów. No to przepraszam, kawę. To w ogóle nie dla mnie, sorry. Ja po prostu, okej, popełniam błędy, ale lubię je poprawiać. Więc jak mi dają blokadę na poprawianie, to ja już nie chcę tego widzieć, co ja tam napisałam, po prostu nie chcę. I dopóki Facebook umożliwia mi to poprawianie, to ja tam jestem, mam takie wrażenie. No i to jest fajne, ale czasami jest rzeczywiście trudne i też wiem, że nie z każdym się dogadam, bo też nie jestem dla każdego, więc też nie potrzebuję, żeby te posty docierały bardzo daleko, bo jakby myślę, że jestem po to, żeby wspierać jednostki, chyba mniej myślę o tym, żeby mówić też ludziom, którzy nie wiedzą nic o spektrum, bo kurczę, no bo właśnie, bo jakby jest tyle autystów, do których chcę dotrzeć, że jeszcze taką podstawową edukację po prostu czasami nie mam siły. To muszę przyznać. No, jakby tak, empatyzuję. Słyszę to, czasem nie mam siły, to ja też bardzo często to odczuwam w ogóle już chyba szybko po wejściu na Facebooka. Chciałam też Państwa zachęcić do zadawania pytań Anicie. Korzystajcie proszę z okazji. Są jakieś pytania? Czy ty widzisz w ogóle komentarze? Wiesz co, miałam private chat i mówię, nikt nie pisze, pusto, spoko. Później wyłączam koment. Okej, dobra, są ludzie. Są, tak, są osoby. Ja teraz widzę, że około 90 osób nas w tej chwili ogląda.
Także jeśli Państwo macie jakieś pytania do naszego do naszego gościa, to bardzo zapraszamy. My tutaj dostajemy te komentarze z lekkim opóźnieniem, dlatego prosimy o cierpliwość, ale przeczytamy je i być może nawet się odniesiemy. Nie musi być. O, właśnie. Przepraszam, ale mój kot stwierdza, że za długo pracuje. Muszę chyba męża zwołać. Mężu, weźmiesz kota? Może kotek miał pytanie. Tak, ma pytanie. Mamy, co ty robisz tak długo? Idziemy. Dostałam pytanie, ha. Dobra, mogę odpowiedzieć, bo nie wiem, komu odpowiadać kotu, czy tutaj już się ten. Przepraszam, rozprasza mnie mój zwierzę. Interesuje się Koreą, kiedyś interesuje. Myślę, że to będzie 7 lat, 8, bo pamiętam, że jak poznałam mojego męża, to jeszcze mówiłam, płacząc, jak się wzruszyłam na tajwańskiej dramie w Mars. Więc miałam jeszcze, chyba kończyłam tajwańskie, więc w takim okresie myślę, że zaczęłam koreańskie. Na początku w ogóle miałam problem z językiem, w sensie takim, że kojarzył mi się z takim niemieckim trochę, azjatycko-niemieckim, był dla mnie za twardy, ale jak widać da się usłuchać, bo już tak nawet się zaczęłam uczyć koreańskiego, więc już tak nie myślę. No i od kiedy zobaczyłam te wszystkie dramy, to oczywiście chciałam tam pojechać i to się udało i mam nadzieję, że jeszcze się raz uda, bo no już wsiąkłam totalnie już po wizycie w Korei. Super. Słuchaj, mamy następne pytanie, może je przeczytam, żeby wiadomo było, do czego się odnosimy. Jak ogarnąć sytuację, w której mimo dziesiątek objawów nie dostaję diagnozy, bo nie wyglądam na autyzm i rozumiem emocje. Wiem, że bardzo mocno maskuję i boję się, że nigdy nie zostanę poprawnie zdiagnozowana. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że w ogóle, bo my diagnozujemy, prawda, na poziomie zachowań, czy tej behawioralnej części diagnostyki, tylko problem jest taki, że zachowania nie oznaczają tak naprawdę autyzmu, bo niektóre zachowania mogą oznaczać inne kwestie, typu potrzeba kontroli albo potrzeba takiej rytualizacji może wynikać z psychopatologii, niekoniecznie z autyzmu, więc zależy, jakie to są cechy i jak one się mają do tych kryteriów diagnostycznych i jaka jest historia życia, bo trzeba też poróżnicować, co jest wtórne, a co jest to wrodzone, sprawdzić tą taką percepcję właśnie, sposób uczenia społecznego przede wszystkim i czy w tym obszarze są jakieś różnice w kierowaniu uwagi, prawda? I też zależy od diagnosty, tak? Jeśli diagnosta się specjalizuje w tych kobietach i wie o maskowaniu, no to trochę inaczej podejdzie. Trudno mi powiedzieć, bo tu jest za mało danych, a ja trochę magluję klientów i to nie jest nigdy jedna wizyta. I też właśnie staram się różnicować. I też jest dużo rzeczy wtórnych, które są mylone ze spektrum. I które są zwykle albo stereotypem, albo w ogóle nie są spektrum. Więc to jest zbyt ogólnie postawione pytanie dla mnie. Okej, ale myślę, że możemy zaproponować osobie właśnie na przykład zgłoszenie się do ciebie na konsultację. Tak, reklamę, jasna reklama. Nie mam takiego szyldu. Tak, no Anita prowadzi konsultacje, więc myślę, że na pewno warto się skontaktować, żeby dowiedzieć się więcej. No i cóż, no obydwie też znamy przynajmniej kilka dobrych placówek diagnostycznych, więc na pewno możemy coś polecić. Jeszcze myślę o jednej sytuacji, że zdarza mi się, że ktoś przychodzi i ma na przykład dużo wtórnych rzeczy, typu ma depresję, ma zaburzenie osobowości i to nie jest tak, że ja mówię tej osobie, że nie jest pani spektrum, tylko czasami ja nie jestem w stanie tego zobaczyć, bo po prostu warstwa wtórnych zachowań przykrywa mi obraz. Na przykład przychodzi do mnie klient i ja chcę porozmawiać o tym właśnie, jakim był dzieckiem, ale niestety ta historia dzieciństwa jest tak traumatyczna, że
ten klient zapomina w ogóle o rozmawianiu, mówieniu o tym swoim byciu, jakim był, prawda, o tej swojej ścieżce rozwojowej i zaczyna mówić o tych rodzicach. No wtedy ja się nie wiem, jaki jest klient, bo po prostu dominuje tą dyskusję wszystkie kwestie takie związane z środowiskiem wychowania czy społecznym. Więc może być tak, że po prostu ktoś nie był w stanie postawić diagnozy, bo trzeba na przykład oczyścić obraz, czyli nie wiem, pójść na terapię, podleczyć zaburzenia lękowe, tak, żeby ta osoba była jak najbardziej tak niech swoje sobą, bo jest nadal sobą, ale żeby po prostu pewne rzeczy nie przykrywały tych takich cech wrodzonych. Mhm. Dobra, gotowa na następne pytanie? Tak, tak, jasne, trochę cieknie z nosa, bo zimno się zrobiło. Przepraszam bardzo. Mnie ciekawi pewna kwestia, ponieważ psychologia to nauka pewnych wzorców zachowań. Czy współpraca z ludźmi na co dzień z różnymi zaburzeniami zachowań sprawia czasem problem, jeśli chodzi o rozpoznawanie tych wzorców? I jak ma się to do szukania komfortu we wzorcach w innych dziedzinach życia? Wiesz co, ja pracuję w takim podejściu skierowanym na właśnie potrzeby, ale też taką, no taką równowagę w życiu, bo w ogóle jestem w trakcie szkolenia na psychoterapeutę, znaczy teraz na konsultanta psychoterapii transkulturowej pozytywnej, więc trochę pracuję w tym podejściu, więc ja też tak behawioralnie nie pracuję. Myślę, że tutaj pytanie byłoby bardziej do psychologa poznawczo-behawioralnego. Ja oczywiście korzystam z jakichś technik, ale nie jest to mój nóż. Dla mnie najważniejsze jest podążanie za potrzebami, ale też takie nienaruszanie granic, czyli jakby taka nauka życia w zgodzie ze swoimi potrzebami, ale też z potrzebami drugiej osoby. Czyli jeśli te osoby tej całej sytuacji są szczęśliwe, nie ma tam cierpienia, nie ma naruszania granic, to ja tego nie oceniam. W sensie takim, dla mnie w ogóle na psychologii uczyli, że choroba jest wtedy, kiedy jest cierpienie. Czyli zaburzenie, choroba, to jeśli nie ma cierpienia po stronie osoby czy otoczenia, to wtedy w ogóle nie ma tutaj obszaru do pracy. I wiem, że są różne definicje choroby, ale dla mnie bardzo przemawia ta choroba, bo normy się zmieniają i czytałam właśnie książkę twórcy tej psychologii pozytywnej, transkulturowej, w którym było pisane, bo Peseskian, czyli ten twórca tego nurtu zupełnie, to jest nowy i oni dopiero go wprowadzamy w Polsce, ale on był z innego kraju, on był z wschodu i on zamieszkał w Niemczech i on powiedział coś takiego, że słuchajcie, jak jesteście tam w mojej kulturze i ty idziesz na bok, żeby pomyśleć i zastanowić się nad sobą, to ludzie myślą, że jest z sobą coś nie tak, bo w tej kulturze wszystko się robi wspólnie, tak? Czyli jesteś zaburzony, bo chcesz sam pokontemplować, to jest nienormalne. W naszej kulturze, jak ktoś po prostu idzie pomedytować, to idzie pomedytować. Nie nadajemy tego narracji, więc co jest normą, a co nie jest normą, zależy też od takiego kulturowego znaczenia, od takiego otoczenia, od norm, od danego kraju czasami nawet. Więc ja nie chcę tego w ten sposób oceniać, ja chcę to oceniać w stosunku właśnie do życia tej osoby, na ile ona się rozwija, na ile jest w równowadze, na ile jest zdrowa i na ile zdrowe jest jej otoczenie, tak? Żeby też nie było sytuacji, że coś kosztem kogoś albo inne osoby dają jej kosztem siebie, tak? Czyli chodzi mi o taką synergię, taką równowagę. Więc to pytanie jest... z drugiego pytania też tak nie zrozumiałam. Chyba nie umiem go jakoś przetransportować. Komfortu. Jak się ma to do szukania komfortu we wzorcach w innych dziedzinach życia? Tego, co widzę, myślę... drugie pytanie, w drugim pytaniu jest założenie, że pracujesz z osobami z zaburzeniami zachowań. Nie, bo nie jestem behawioralnym terapeutą, nie pracuję z osobami z zaburzeniem zachowań. Dla mnie zachowania nie są zaburzone, są wyrazem potrzeby. Więc pracuję nad spełnieniem potrzeby w sposób, który nie krzywdzi żadnego zainteresowanego. Super. A powiedz proszę jeszcze, bo no właśnie tak króciutko wspomniałaś o tych nurtach różnych w psychoterapiach. Jest moim zdaniem takie dość mocno zakorzenione przekonanie, że dla osób spektrum autyzmu tą właściwą metodą terapeutyczną jest terapia poznawczo-behawioralna.
Powiedz proszę, jak to jest z tymi metodami? Czy osoba w spektrum autyzmu może skorzystać z każdej metody psychoterapii? Jak ją wybrać? Jeśli masz na przykład, nie wiem, przychodzi do ciebie dorosła osoba w spektrum autyzmu, no i ma jakieś wyzwania w życiu, zastanawia się nad tym, żeby popracować nad nimi w psychoterapii. Co byś poleciła, albo co byś powiedziała, w jaki sposób można wybrać tą metodę psychoterapii? Wiesz co, no znowu, człowiek jest złożony, czy to autystyczny, czy neurotypowy, czy neuroróżnorodny, jakakolwiek ścieżka rozwojowa, no jest też człowiekiem. I oczywiście w każdej z tych terapii może odnaleźć coś dla siebie w znaczeniu takim, że jeśli ma takie wtórne zaburzenia typu poznawczo-behawioralne, ma jakieś zachowania wynikające z przekonań na temat siebie, że jest do niczego, tak, to jest na pracę poznawczo-behawioralną, tak, czyli te wtórne objawy, to może pracować, gestalt też może pracować, tylko że to jest ta granica, której zachowania, które może u neurotypowej osoby w tej ścieżce normatywnej mogłyby wskazywać na jakąś psychopatologię, u nas nie wskazują, wynikają z odmienności neurobiologicznej. Jeśli jest pewna neuroplastyczność, ale ona ma swoje granice. To nie jest tak, że ja sobie tak, nie wiem, wymedytuję w tej głowie, że nagle moja głowa będzie pracować inaczej, te połączenia będą robić się inaczej. Nie da się sprawić, żebym na przykład z łatwością przełączała się, bo mój mózg nie jest do tego przystosowany. No, jeszcze takiej narzędzia nie stworzyli, żeby nam zmieniać aż tak funkcjonowanie mózgu. I jeśli ja się zmuszam ciągle do funkcjonowania wbrew mojej naturze, diagramatyzm, to zużywam zasoby. Jeśli zużywam zasoby, to tracę je na funkcjonowanie, co może powodować łuk somatyczny, czyli w końcu jestem wycieńczony, moje zdrowie się rypie i rzeczywiście osoby, które się tak silnie maskują i walczą z tymi potrzebami i nie dostosowują tego otoczenia do swojej sensoryki, to zwykle są już osoby schorowane po iluś tam latach. No bo to jest właśnie ten sam mechanizm łuku somatycznego. Jeśli walczysz z czymś naturalnym, to zaczyna to zdrowie siadać. Jeśli ja sobie mówię, że od teraz żywię się słońcem, to ja sobie mogę wmówić, ale w końcu umrę. No sorry. Ja zawsze powtarzam, biologii nie oszukasz. Okej, możemy zmienić te wtórne rzeczy. Zaburzenia lękowe są do leczenia, depresja do leczenia, wszelkie jakieś przekonania typu ludzie są źli, świat jest okrutny, ja jestem do niczego, to są rzeczy do pracy. No ja tak nie uważam. W sensie to są do... To można nad tym pracować, tak? O to wszystko, co negatywne, związane z tym, co nas spotkało, z traumami, z przeżyciami, z lękiem, z brakiem zaufania. Ale jak wchodzimy w ten obszar biologiczny, typu, że ja, nie wiem, patrzę bardziej na szczegóły niż na ogół, albo uczę się społecznie świadomie, nieświadomie, nikt nie sprawi żadną metodą terapeutyczną, że ja zacznę się domyślać. Jak nie dostanę danych, to ja nie dostanę danych, kropka, koniec. Uczę się społecznych zachowań tak samo jak uczę się języka obcego. I jeśli ktoś mnie zmusza do tego, do udawania tak naprawdę, bo nigdy się nie zmienię, tak, to będzie stałe. Do udawania, że się zmieniło, to ja będę jechać ciągle na tej energii, będę ją zabierać więcej i więcej z moich podstawowych potrzeb. Tak? Czyli z funkcjonowania normalnego, a przecież życie samo w sobie jest intensywne. Ja muszę pracować, muszę, nie wiem, na przykład sprzątanie, dla mnie największy koszmar w życiu to jest sprzątanie. Boże, na to energię muszę zużyć tyle, że ja nie wiem, jak to ludzie robią. Znaczy ja podziwiam, mój mózg po prostu nie lubi tego robić i walczy ze mną, więc to jest po prostu jeszcze wojna wewnętrzna. I ja mam jeszcze udawać, że inaczej funkcjonuje poza tym, no to myślę sobie, że naprawdę można doprowadzić się do wyczerpania, a nawet do jakichś naprawdę poważnych chorób, co niestety obserwuję u siebie w gabinecie. Okej, mamy jeszcze jedno pytanie od Emila. Cześć Emil. Hej Emil. Anita, to do wcześniejszego pytania o diagnozę. A może jesteś w stanie dać osobom zainteresowanym swoją diagnozą wskazówki na temat tego, jakie pytania powinna im zadawać osoba diagnozująca? To może pomóc uniknąć trwania w procesie diagnostycznym z kimś, kto wyraźnie nie wie, co robi. Myślę, że można z łatwością wymienić pytania, które
powinny nas skierować do wyjścia z gabinetu? To jest pytanie, które dostają ludzie. Naprawdę dostają, przychodzą i mówią, no pytano się, czy nie wiem, interesuje się rozkładem jazdy. The fuck. Albo była osoba, a pamiętam taką historię, że opowiedziała mi, że to była akurat klientki, czy klienta znajoma, nie pamiętam, to już było dawno, ale dostała od psychiatry takie pytanie, typu jeśli nie zrozumiesz tej metafory, to ja cię kieruję na diagnozę spektrum. Metafory, którą podał, była ona bardzo popularną metaforą. To tak jakbyśmy nie mieli pamięci, nie zapamiętywali definicji. Takie, to było absurdalne. No, i ona znała tą metaforę, no bo jakby chodziła na język polski. Nie wiem jak wy, ale mi tłumaczono metafory niektóre, tak? Szczególnie w jakiejś tam prozie. I mam coś takiego jak pamięć długotrwałą. Więc myślę, że pod względem takich pytań właśnie bardzo stereotypowych by mnie to uwrażliwiło. A o co powinna pytać? Myślę, że to pytania powinny być otwarte. Właśnie o to, jak się odnajdywała, w sensie niesugerujące, nie takie, czy świadomie pani się uczyła zachowań społecznych, bo tego nikt nie zrozumie, tylko raczej jak się pani uczyła, jak pani wchodziła w grupę, jak w ogóle, jak oceniali pani zachowanie, nie wiem, jak inni mówili o pani zachowaniu, czy są jakieś anegdotki rodziny, to jest bardzo zawsze ciekawy case, uwielbiam to mówić, bo czasami te anegdotki są najpiękniejszymi historiami, tak typowym zachowaniem autystycznym. Oczywiście jak cała rodzina jest autystyczna, to nie ma anegdotek, bo wszyscy się tak samo zachowują, ale jeśli rodzina nie jest stricte cała autystyczna, to czasami niesamowite historie można usłyszeć o tym, że nie wiem, dziewczynka, mała dziewczynki powiedziała, słuchaj, siedź tu i nie ruszaj się na podwórku. I poszła sobie. Przychodzi po 3 godzinach, patrzy, a tu lewa, dziecko siedzi. Ale mama okazała się siedzieć i czekać. To mój case. To ode mnie usłyszałaś? Nie, nie, też taki, o widzisz, masz sobowtóra w przestrzeni. Nie, to u mnie mama wyszła do sklepu i mnie zostawiła. A, to było inaczej, albo nie wiem, dziewczynka, nie ruszać. Dziewczynka, mama mówi do dziewczynki, że jak będzie mleko, to kup. No dziewczynka poszła, na półce nie zobaczyła mleka i wyszła. Ten nie zapomniała zapytać, tak? Bo mleka nie było na półce, więc wyszła, no nie było mleka. Więc takie różne rzeczy warto podpytać. Warto podpytać właśnie o tym, czym się interesuje, jak się tym interesuje, o tym, jak się uczy, o to jest bardzo ważne, o tym, jak jej z ludźmi, czyli no to nie mogą być pytania, które sugerują sobie odpowiedź, musi to być najbardziej otwarte pytanie i najmniej stereotypowe, to nie może być pytanie zamknięte właśnie, czy boi się pani ludzi, bo autyzm nie jest lękiem przed ludźmi, lęk jest objawem wtórnym, spowodowanym często odrzuceniem. Więc myślę, że to jest ważne. No, to chyba tyle. Tak, nie wiem, czy odpowiedziałam, Emil, na twoje pytanie w miarę wyczerpująco, na szybko. Okej. Okay. Cisza. Kurczę, o coś miałam jeszcze zapytać. W sprawie tej diagnozy, ale w międzyczasie też zapomniałam. Cholera. Wiem, ja zawsze mówię klientom, jak poszło, to poszło, jak przyjdzie, to przyjdzie. Napisz do mnie później, jeśli się przypomni. Rozumiem, że w tej konwencji to nie pasuje. Zwykle tak mówię. No bo rzeczywiście mi nawet potrafi w trakcie opowiadam i nagle... Nie wiem, do czego zmierzam, ale było fajnie. Zdarza się i nie przeszkadza mi zupełnie. O, dostałam pytanie. Od jak dawna pani interesuje się osobami z autyzmem? Interesuję się od momentu, kiedy mój mąż przysłał mi książkę, wtedy chłopak Nerdy Shiny Inappropriate, bo wtedy w ogóle odkryłam, że jest coś takiego jak autyzm i że w ogóle to mnie dotyczy. Więc tak, to był ten moment. To było 2017. Nie, Boże, ja jestem taka kiepska w datach. 16, 7, dobra. To było z 5 lat temu, ustalmy właśnie liczby. Ale tak, my się znamy co najmniej od 2017, więc to musiało być wcześniej. To musiało być wcześniej, no właśnie. Zawsze mnie bawi to zdanie z AQ, z tego testu na autyzm, właśnie, czy interesujesz się datami. No, tak bardzo interesuje. Ja właśnie mam świra na punkcie dat, więc... Oraz interesowałam się rozkładami jazdy, więc... Ojej, no to w ogóle mogłaś do każdego diagnosty wejść i pani, diagnoza, dyplom autyzmu, no, proszę. No mogłam, ale zobacz, przez tyle lat nikomu to nie przyszło do głowy, no coś się nie zgadzało jednak osobom.
No, niestety, ale myślę, że no, jak się mówi o tym straconym pokoleniu, które nie było diagnozowane, chyba że była niepełnosprawność intelektualna. W ogóle dużo przecież specjalistów ma takie wyobrażenie, że autyzm to jest niepełnosprawność intelektualna. Jak ktoś przychodzi w normie, to no, ale pan ma samochód, ma jeździ i w ogóle ma dom. I to od klientów w ogóle teraz słyszę, że takie teksty zostają, typu: pan nie może mieć autyzmu, bo pan skończył studia. O Albo kur. ja też słyszałam, że przecież mówię, nie? No więc też A, jest no właśnie. przekonanie, że tak, osoby w spektrum autyzmu są niewerbalne. Wszystkie. Chociaż powiem ci, że zdarzyło mi się, że przyszła klientka na diagnozę, a w wywiadzie z rodziną okazuje się, że w ogóle nie mówiła już tam lat. I nikt nie poszedł nigdzie. To nie wiem, może kiedyś był zawsze wyrośnie, dorośnie, poczekajmy. Może no też pamiętajmy, że no te pokolenie wstecz, czy dwa pokolenia wstecz, w ogóle psycholodzy, psychiatrzy, to było po prostu, nie wiem, ja miałam nad rodziną taki przekaz: Boże, psychiatra, to już koniec świata, to już po prostu wariactwo, to już zamknięty ten. I taki lęk w ogóle często jest przed tymi specjalistami, więc myślę, że ludzie czekali. W końcu zacznie mówić, w końcu zacznie coś tam. Tak. No tak, I utrzymuje proszę kontakt z komentarz. rodziną. Tak, utrzymuję kontakt, jasne, uśmiecha się, nie? I pracuje z Nerwowo, klientem. ale uśmiecha się. Nerwowo uśmiecha się. Anita i występuje publicznie, no to jest A po ja to prostu. akurat jestem w szoku, że to robię, bo on nie jest to moja. Ja też jestem w szoku, że to robię, nieustająco od wielu lat. Właśnie, podziwiam się, podziwiam, bo powiem, że jest to trudne dla mnie zawsze. Ale właśnie tutaj ciekawe pytanie, jak wspierać rozwój umiejętności społecznych u nastolatki? To tak jak wspierać umiejętność, nie wiem, języka obcego, czyli uczyć, dawać książki, rozmawiać, tłumaczyć, szukać zależności. To jest dokładnie taka sama nauka jak innych przedmiotów. Znaczy niestety. Ona nie jest intuicyjna. Jest świadoma, ale jest do nauczenia. Oczywiście jest tak, że czasami znajduję się w jakimś kontekście, który jest totalnie dla mnie nowy i rzeczywiście nie wiem, jakiego schematu się czepnąć. W ogóle schemat na psychologa jest najlepszy, mówię psycholog i wszyscy mi się zwierzają, żartuję. Ale trochę tak jest, że jednak mówiąc ludziom o zawodzie, mają tendencję do zwierzania się, to w każdym kontekście. Więc trochę chowam się za rolą może, ale myślę, że no. Czym więcej mam tych narzędzi, czym więcej tych sytuacji przetrenowałam, tym łatwiej mi się odnaleźć w różnych sytuacjach. Na początku tych różnych jakichś głupstw czy zachowań, które może rzeczywiście były postrzegane jako nienormatywne, było więcej, no bo no, człowiek się uczy, to błądzi. I to w każdym jakimś obszarze. Ale czy jest człowiek starszy, to już, jak to dużo autystów mówi, że po 30 to już w ogóle z górki. Wszystko łatwiejsze jest. A co ty myślisz? Ja w tej chwili chciałam autoreklamę tutaj włączyć, bo w tej chwili prowadzimy nabór do grupy rozwojowej dla nastolatek, dla dziewczyn nastoletnich w O. spektrum autyzmu, więc zapraszamy serdecznie. Grupę będzie prowadzić psycholożka, która na co dzień pracuje z nastolatkami w spektrum. I przyjmujemy osoby od 15 do 18 roku życia. Chciałybyśmy przyjąć też młodsze, no ale też jest taka kwestia, że po prostu będą za duże różnice wieku w tej grupie. Więc jeśli będzie dużo chętnych młodszych osób, no to po prostu pomyślimy nad jeszcze jedną grupą, ale póki co 15-18. Jak pani sobie zeskroluje naszą stronę, to tam gdzieś pod spodem, kilka postów niżej, jest formularz, link do formularza zgłoszeniowego i można jeszcze się do tej grupy do 3 września zgłosić. Fajnie, że ty, Ewa, mówisz, bo właśnie przypomniałaś mi, jak ogromną wartością dla mnie w moim takim rozwoju społecznym były właśnie warsztaty. Ja nigdy nie chodziłam na żaden autystyczny dla autystów warsztat, no bo wtedy nawet nie wiedziałam, że jestem spektrum autyzmu, ale w ogóle forma tego, bo ja też jakby prowadziłam treningi i warsztaty grupowe, forma jest taka bardzo przyjazna autystom, no bo jest struktura, jest plan, jest przerwa, jest kolejność mówienia, tak?
tak? Jest nawet formułka, jak mówić, komunikatia chociażby. Myślę, że to nie musi być koniecznie, że autyści muszą zapisywać się na TUS-y, nie TUS-y, tylko wszelkie warsztaty. Pamiętam, że takie w Warszawie były, nie pamiętam fundacji, ale były warsztaty darmowe właśnie typu związek, typu pewność siebie, no takie, brzmi to głupio, ale z drugiej strony było to bardzo fajne, bo po pierwsze ja mogłam w ogóle wydobyć jakieś treści na powierzchnię, a po drugie mogłam poobserwować innych ludzi. W ogóle pamiętam, że te warsztaty dały mi takie podejście, że cholera, przychodzimy z tym samym problemem, a ja jestem zupełnie inna. W sensie to nie jest to, ja nie mam problemu, w sensie jakby tutaj jest coś innego. I pamiętam, że to też mnie skłoniło w ogóle, żeby bardziej wejść w tą diagnostykę, tak? Jak dostałam książkę od męża. I te warsztaty ogólnie są fajne. Znaczy, jedyny mankament jest taki, że jak powie się, jak się jest osobą w normie intelektualnej i jeszcze jest się kobietą, i się powie, że ma się w spektrum autyzmu, to może jakiś psycholog wyskoczyć. Nie wyglądasz, niemożliwe, proszę sobie wypić to z głowy. Wiem, bo sama tego doświadczyłam. Bo to nie są osoby przygotowane do pracy z dorosłymi spektrum i też nie. Jakby ta osoba mi powiedziała, że nie wyglądam jak 5-letni chłopiec. Kurde, no nie jestem 5-letnim chłopcem, już chyba nigdy nie będę. Trochę za późno na to. Ale właśnie no, są to osoby, które nie za bardzo ogarniają temat, ale z drugiej strony te narzędzia, z których korzystają, one są mega dla nas, tak? To jest właśnie ta praca, że w pewnym momencie życia osoby neurotypowe, które chcą levelować swoje umiejętności, też społeczne, prawda? W jakiś sposób już pomijając tą intuicję społeczną, idą na takie warsztaty i my możemy też levelować tych używając tych samych narzędzi. Jest to równie skuteczne, bo to jest właśnie ta obróbka świadoma, o którą właśnie chodzi. Ja jeszcze czy tylko to będzie online? Tak. Już tylko odpowiem, że tak, grupa rozwojowa dla nastolatek będzie online i od razu może zdementuję, post o zapisach nie jest przypięty jest post o poradnikach dla nastolatków LGBT w spektrum u nas na stronie, natomiast post o zapisach na grupę jest troszeczkę niżej, ale to tyle. Hania właśnie powiedziała komentarz, że warto mieć swoją diagnozę. Zdarzyło mi się, że jakiś losowy lekarz, widząc moją diagnozę, powiedział: wymyślają, obalone. Albo w ogóle wszystko można, potrzeba na piekątka, albo coś nie, tam. No w sensie albo nie, to... Albo to było... diagnoza była do kitu, nie? A właśnie, psycholodzy coś ciemniają, albo psychiatrzy się nie znają i to powiedział ginekolog. Właśnie, przypomniało mi się, o co chciałam cię zapytać, słuchaj, no. a propos diagnozy jednak jeszcze, bo tutaj MVP pytał o to, jakie są takie pytania, po których można rozpoznać, że to nie jest odpowiednie miejsce. A ja cię chciałam zapytać, czy ty uznajesz jednak, że powinien być jakiś standard diagnostyczny? Znaczy, wiesz, te diagnozy bardzo różnie wyglądają w Polsce. Czasami jest cała komisja, jest zespół diagnozujący, trwa to odpowiednio długo, a czasami na przykład osoba idzie tylko do psychiatry i dostaje diagnozę po godzinie rozmowy, no nie? Są też różne narzędzia, jest ADOS-2. Chciałam cię zapytać, co o tym myślisz? To znaczy, jak ty uznajesz, jak to się powinno w ogóle? Wiesz co, ja mam zdanie, że zespół diagnostyczny powinien się składać z minimum dwóch osób, w którym jest przynajmniej psycholog i psychiatra. Tym może być inny psycholog bądź logopeda lub inny specjalista wykształcony w danym obszarze. Jednoosobowych diagnoz bardzo bym się bała. Sama też nawet jak mam jakieś takie silne poczucie po wstępnym rozpoznaniu, że osoba jest w rozwoju spektrum, wolę jednak, żeby druga osoba na to spojrzała. Co dwie głowy, to nie jedna. Umiem przysłowia, oje, czy to jest przysłowie, to nie wiem. No ale generalnie tak, uważam, że człowiek sam sobie ma ograniczenia pod względem oceny, jest subiektywną istotą i zawsze wolę dążyć do obiektywizacji. Co mnie denerwuje jeszcze bardzo, to że diagności mylą takie podstawy typu właśnie, no może jestem tu formalistką, wychodzi moje bycie pracę w administracji państwowej, ale mylenie diagnoz, wpisywanie autyzm dziecięcy i wpisywanie F84 albo no nie wiem, w ogóle jakiś miszmasz, który po prostu, no nie wiem, jakby to, książka, wiecie, wpisujesz w internet i od razu, ja też mam słabą pamięć do nazw, tylko zanim ja wystawiam dokument, to po prostu googluję i to jest
To jest dla mnie bardzo ważne. Co więcej, mam dużo, dużo, jeśli chodzi o dorosłych, znaczy cieszę się, że w ogóle nie będzie tego zespołu Aspergera. Dlaczego? Dlatego, że dorosłym już nikt nie odważy się tego dziecięcego wystawić, prawda? Bo nie mają wglądu do tego dziecka, bo już tym dzieckiem nie jest. A z drugiej strony w historii na przykład mam klientów, którzy nie mówili. I dla mnie, we mnie taki budzi się, kurde, ale przecież to nie powinien być zespół Aspergera. A z drugiej strony nie możemy tego sprawdzić. Więc to spektrum autyzmu na pewno to ten problem rozwiąże. I co jeszcze? No i znaczy, oczywiście czym większy zespół, tym jest lepszy i czym większe doświadczenie z dorosłymi, bo to jest ważne. O, wiem co chciałam powiedzieć. Też jest ważne, czy ta osoba pracowała z dziećmi, czy z dorosłymi. Naprawdę, naprawdę my się różnimy. Jako dzieci, a dorośli to potrafi przeskok. Uwierzcie, jako dziecko 6-7 lat turlałam się po podłodze między znajomymi mojej siostry, kuzynki dokładnie, i spytali się, czy jestem niepełnosprawna intelektualnie. No bo miałam poczucie, że mogę się turlać i nie pomyślałam, że to jest nieadekwatne. I też nie pokazałam, że słyszę, no bo nie było dla mnie intuicyjne, więc nawet nie wiedzieli, że słyszę i do dzisiaj zapamiętam ten komunikat. Więc zachowanie dziecka, a zachowanie dorosłego, to jest po prostu przepaść czasami. Więc jeśli ktoś się specjalizuje tylko w dzieciach spektrum autyzmu, mówi, dobra, ja znam się na autyzmie, dzieciaki, to już miliony ich przerobiłem, to ja bym miała obawę, że ten filtr jeszcze będzie bardzo nastawiony na właśnie trochę inny obraz, tak? U nas jest to wygląda inaczej i ja czasami po pierwszej konsultacji nie wiem, po prostu nie wiem. Ta osoba, no właśnie, nie wygląda, ale ja nie biorę tego nie wygląda, żeby od razu jej powiedzieć, nie wygląda pani, żegnam, tylko właśnie jest, o kurczę, chyba ta osoba może się bardzo maskować, muszę się tam przyjrzeć, więc też jedna godzina uważam, że jest niewystarczająca. Sama pamiętam u siebie, jak byłam diagnozowana, że mądrym zwyczajem z Fundacji Synapsis było tak, że oni mnie przemęczyli 5 godzin, chyba bodajże 4. Ja na początku oczywiście siedziałam ładnie, wszystko super, ale po 4 godzinach to ja po prostu straciłam mimikę, straciłam intonację, przestałam patrzeć się w ogóle, zaczęłam się bawić rzeczami pod stołem i ja już po prostu nie byłam w stanie nad się maskować. Dlatego fajnie jest po prostu, właśnie ze względu na tą naszą specyfikę, że my te baterie szybko zużywamy, że to maskowanie opada, że właśnie możemy przez godzinę zachowywać się jak, nie wiem, druga gwiazda Hollywood, ale to znika. I to było dla mnie... Właśnie nam minęła godzina, Anita. Zaraz będzie zombie i po prostu, wiecie... No, można, no właśnie, przeciągniemy to i zobaczymy, kto to wytrzyma po drugiej stronie. Już co, chyba nasze koty nie wytrzymają przede wszystkim pierwsze. Tak, bo już się obraził tyłek w moją stronę, więc wiecie, będę miała ciche dni. O kurczę. Jeszcze było wcześniej pytanie o to, jak zachęcić nastolatkę do wzięcia udziału w TUS i że na tym etapie nie chcę słyszeć o takich spotkaniach nawet online. No, myślę sobie, że nie każdy jest też gotowy na pracę nad sobą, niestety, i też nie ochronimy dziecka przed wszystkim. Myślę sobie, że mimo wszystko takiego kopa do pracy nad sobą dały mi właśnie na przykład zawody miłosne. Zawsze chciałam być w związku, to może jest nietypowe, ale byłam kochliwym dziewczęciem, nadal jestem. Tylko zakochuję się w wszystkich koreańskich aktorach. Na szczęście mąż nie jest zazdrosny. Znaczy, o jednego aktora jest zazdrosny, ale kupił mi nawet kubek z nim, więc chyba nieźle. No ale tak, no i ale nie wychodziło mi to. Po prostu nie miałam narzędzi, nie wiedziałam, jak to się je, tak powiem. I zaczęłam po prostu chodzić właśnie na te warsztaty, na przykład o związkę, bo po prostu. Czemu, co chodzi, ja to chcę, a to nie wychodzi. Więc niestety czasami musi być jakiś może zawód, czy cokolwiek, coś taki punkt, że o kurde, coś nie styka, chyba muszę coś z tym zrobić. Myślę też, że może tu sam sobie, on nie brzmi zbyt przyjaźnie, bo jest dużo stereotypów, poza trening umiejętności społecznych, no trening to już w ogóle ja mam nawet, nie podoba mi się ta nazwa i uważam, że to nie jest trening, tylko to jest warsztat i jest to. No jak mówię, ja byłam na wielu warsztatach i uważam, że to były najlepsze TUS-y, jakie mogły być i były zwykłymi neurotypowymi warsztatami, więc nie rozumiem, po co to różnicować w ogóle na treningi. Może po prostu książki, tak jak moja mama. Moja mama oczywiście była bardzo bezpośrednia, mówiąc tak, twoja rodzina jest nietypowa, proszę książkę, poczytasz, jak się ludzie zachowują.
No, trzeba też znać córkę, co do niej trafi. Do mnie to bardzo trafiło. Siedziałam, o dobra, mama, spoko, dobrze, jesteś szczera, daj mi tą książkę. I to poszło. Ale myślę, że no, to musi się wynikać z danej osoby, bo jak ja zawsze klientom powtarzam, jak do mnie przychodzą, bo czasami zdarza się, przychodzi matka, żona i mówi, jak go on zachęcić, a ja mówię, a znasz kawał o żarówce? Znasz chyba? Zależy, o której wersji mówimy. No nie? Ile psychologów potrzeba do wykręcenia żarówki? Okej, no. To jest wersja z psychologami, nie? Jest jeszcze wersja. A jest też inna. Tak, tak, jest mnóstwo wersji z różnymi grupami społecznymi. No, ja ten suchar znam tylko dla swoich potrzeb zawodowych, więc musi się zmienić ta żarówka pod wpływem własnych chęci i koniec, niestety, ja tego nie zmienię, nie robię hipnozy, nie robię technik manipulacyjnych, jeśli do mnie, była taka sytuacja, przy tym klient i mówi, że ona mnie wysłała, a ja mówię, ale czy pan chce, nie wiem, coś zmienić? Nie, nie jest dobrze ze sobą, ale żona chce. A pan co chce? Ja to nic nie chcę. Może żona, może żonę trzeba było na... No właśnie to była lepsza sytuacja, żeby spotkała się i żebyśmy porozmawiali w trójkę, żeby zrozumieć różną perspektywę. Ale no tutaj nie było obszaru do pracy. Jedynie co mogłam powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że widzę osobę potencjalnie spektrum autyzmu, która jest tak zadowolona z siebie i ma tyle zasobów i po prostu cieszy się życiem. I koniec konsultacji. Nie jestem w stanie pracować, bo ktoś, nie wiem, chce, żebym nad kimś pracowała. I też nie jestem w stanie powiedzieć, jak zmusić kogoś, bo też uważam, jest to nieetyczne. No ale to inna sprawa. Mhm. Tak, ale też masz rację, że warto czasami właśnie trochę sprzedać to inaczej, tak? Czyli nie jako taki niefajny obowiązek chodzenie na te tusy, tylko, no właśnie, nie wiem, może tutaj się spotkasz z kim, tak? Czyli tu masz grupę, tu masz warsztat, może sobie coś dla siebie znajdziesz, nie? I jak wtedy, nie wiem, dziewczyna czy chłopak czasem po prostu może mieć ochotę, nie? Żeby się z kimś zobaczyć. Myślę sobie, a jak też, się ta... to sprzeda jako, że właśnie, wiesz, masz tutaj 3 razy w tygodniu chodzić, no to... Też warto pamiętać, żeby dostosować tą technikę do tej modalności danej osoby, czyli jeśli ktoś jest wzrokowcem i na przykład lubi obrazy czy filmiki, to dajcie jej filmik. Jeśli jesteś osobą, która kocha książki, czyli przez te special interest przemycać, tak? To może, tak jak ja uwielbiałam czytać, mama dała mi książkę i to było najłatwiejsze, no bo dobra, kolejna książka do zjedzenia i poszło dalej. Więc tutaj trzeba zastanowić się, jak dotrzeć do tej osoby, po prostu co ona lubi, tak? Jeśli ona nie lubi spotkań z ludźmi i grupa ją nie interesuje na ten moment, a może nigdy, bo czemu miałaby, tak, nie każdy pracuje w grupie i nie musi, to może to nie jest to, może ona potrzebuje innego medium do zrozumienia tych ludzi, innego sposobu. Super, że wróciłaś do pasji na koniec. Więc jest świadomie, tak. Ale tak, to w ogóle to jest chyba podstawa, zawsze powtarzam, że osią naszego rozwoju jest ta pasja, jest ten obiekt, tak? Bo nawet dzieci, jak były te badania, nie wiem czy znasz Ewa, na eye tracking, dzieciaki, te niepełnosprawne właśnie, jak patrzyły na tam panią, która do nich mówiła, to badały te autystyczne, te wszystkie obiekty wokół. W ogóle nie interesowała ich ta twarz. Więc jak widać, że ten obiekt jest naszym takim osią, jak dla nieautystycznych dzieci, ta twarz jest tą osią, tak? Człowiek, a to ja chcę tylko widzieć twarz, to my ten obiekt, i ten obiekt z tego obiektu przechodzi na pasję, czyli później zaczyna być lokomotywa, czy ja nawet chciałam mieć samochodzik, tak? Czyli te obiekty, później z obiektów już są tematyczne jakieś kwestie, czy treści, i z tych rzeczy możemy właśnie się połączyć z ludźmi, typu właśnie, przecież najlepsze relacje autystów są te oparte na wspólnych zainteresowań, bo nie ma nic takiego pięknego, jak połączenie za pomocą jakiejś miłości do tej samej rzeczy. Mhm. Więc myślę, że to... Mamy jeszcze prośbę do ciebie tutaj w komentarzach o polecenie książek dla nastolatki. Wiem, że u ciebie na stronie jest w ogóle przypięty post o książkach. Nie wiem, czy tam są książki, które nastolatka mogłaby przeczytać. Wiesz, problem jest taki, że byłam nastolatką, to nie czytałam książek dla nastolatek poza powieściami.
bo już wtedy interesowałam się psychologią taką, jaką była. Znaczy myślę, że w ogóle ta taka forma poradnictwa, ona jest taką trochę psychologią dla nastolatek, przepraszam, jeśli ktoś lubi poradniki, ale ta forma, ona jest prosta, ona jest właśnie taka bardzo dostosowana do tych młodszych osób. Kilku klientów powiedziało, że hej, jako nastolatka też czytałam, jak zjednać przyjaciół i polubić ludzi, Dale Carnegie, przekręcam nazwę, ale znacie tą książkę, jak zjednać sobie ludzi, wiecie, jak coś to mogę wrzucić na, już kiedyś wrzucałam na psychologa, ona podobno logicznie jest taka wytłumaczona, bo rzeczywiście tam było nawet wytłumaczone, po co jest kontakt wzrokowy. Ja pamiętam z tej książki, że tam było napisane, że osoba, jak patrzysz jej w oczy i dziękujesz, to czujesz, że ją widzisz i doceniasz. I było to dla mnie takie, to po to to jest. Więc właśnie, czym bardziej taka logicznie rozłożona... Teraz moja ciocia przyszła. Tak, bardziej logicznie rozłożona na czynniki pierwsze właśnie pod względem takich niuansów społecznych, tym lepsza. Książki Savoie Vivre też są proste. I tak czasami sobie czytam, ostatnio na to weselu czytałam co i jak. Okazało się najlepsze było, że poszłam na wesele i absolutnie nikt nie przestrzegał Savoie Vivre i czułam się oszukana. Wiesz, ludzie w czarnej kiecce... Ja też mam w sumie jedną powieść do polecenia, bo jednak są takie nastolatki, które lubią czytać czasem powieści, o dziwo. Powieść się nazywa Dziewczyny znikąd i nie jest o autyzmie, ale występuje tam wspaniała bohaterka autystyczna. Może napiszę w komentarzu za chwilę, to wydała poradnia K. I na pewno dla takiej osoby, nie wiem, w wieku mniej więcej 15 lat, to będzie coś fajnego. Dziewczyny znikąd, bardzo jest taka wzmacniająca ta książka. Bardzo empowermentowa. Widzę, że chyba znowu francuski zniekształciłam i zabiłam, jak się mówi, savoir-vivre. Dobrze? Kiedyś nie umiałam wymówić chyba się też innego słowa niż poradniki, dlatego... Leroy Merlin. Nienawidzę francuskiego, przepraszam. Spoko, jak Państwo słyszycie, minęła już godzina. Leroy Merlin. Nasze zasoby się wyczerpują. Ja już to czuję, już po francusku mówię, ale takim francusko-spijskim. Ja jeszcze chwileczkę zobaczę, czy są jeszcze jakieś pytania. Ale chyba odpowiedziałyśmy, znaczy ty odpowiedziałaś na wszystkie. Myślę, że jeśli napiszecie Państwo coś jeszcze, jak już skończymy gadać, to jest szansa, że potem jeszcze będzie można dostać odpowiedź. A póki co oczywiście odsyłamy na stronę Psycholog na Spektrum, gdyż jest tam wiele cennych informacji. I memów. Również i książek. Lele Mele. Dobra, Ewa, bo ja już zaczynam nam się wygłupiać, więc może schowam się przed śniku. Dobra, myślę, że to jest to, co tutaj niektóre osoby najchętniej by zobaczyły, ale spoko, myślę, że już czas powoli kończyć. Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Dziękuję wszystkim osobom, które z nami były. No i znajdźcie też te nasze ogłoszenia o grupach dla nastolatek i również dla dorosłych kobiet. I widzimy się albo na jednej z tych grup, albo na następnym live'ie. Super, bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Dobra, cześć. Cześć.